miejsce wygląda na opuszczone. Jakby wszyscy uciekli stąd w pośpiechu. Drzwi zamknięte i zaryglowane. Chyba wartownik postanowił opuścić miasto z resztą mieszkańców. Wejdź, zaszczytny gościu. Zaraz byłbym do ciebie zszedł. Cieszę się, że nic ci się nie stało, Abnaksusie. A miało mi się coś stać? Nie wiem, bałam się. Wszyscy inni opuścili miasto. Tak. Większość uciekła. Nadciąga wojna. Czy zatem ty także nie powinieneś uciekać? Uciekam. Po tym, jak się z tobą zobaczę. Nie powinieneś się dla mnie narażać na niebezpieczeństwo. W takim razie dla równowagi znajdziesz 3 kamienie, prawda? 2 już znalazłam. Brakuje mi tylko jednego. Oto on. Powierzyli mi go Venarowie. Miałem go zabrać do Markurii i tam czekać, aż Khan Angla przyjdzie, żeby go ode mnie zabrać. Miałeś go przez cały czas? Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Zabranie go ze sobą w długą podróż byłoby zbyt ryzykowne, April Ryan. Teraz masz 4 kamienie, które tworzą 1. Moja misja dobiegła końca. Zasłona już na mnie spłynęła. Teraz jest tylko teraźniejszość. I przeszłość. Nie ma przyszłości. Zasłona już na nas spłynęła. Muszę powrócić do swojego ludu, żeby być z nim w tym mrocznym czasie. Dziękuję za pomoc. Będzie mi ciebie brakowało. Ja też będę tęsknił. Niech równowaga błogosławi i strzeże nas wszystkich. Niech równowaga będzie z tobą, April Ryan.
Chyba coś jest nie tak. Wygląda na to, że coś blokuje paszczę smoka tak, że nie może się do końca otworzyć. Nic nie mów. Chcesz gdzieś się dostać i mam ci w tym pomóc. Ciebie też miło widzieć. Dlaczego jesteś taki cyniczny? Bo wygląda na to, że przywołujesz mnie tylko wtedy, kiedy chcesz, żebym coś dla ciebie zrobił. Nigdy po to, żeby mi powiedzieć: witaj kruku, jak leci? Albo hej, chciałam ci tylko powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Przepraszam. Mam tak wiele spraw na głowie, że zapomniałam, jak powinnam traktować przyjaciół. Przyjaciół? Jestem twoim przyjacielem? Zrobię, co tylko każesz, malutka. Jestem na twoje rozkazy. Wygląda na to, że coś blokuje paszczę smoka tak, że nie może się do końca otworzyć. Paszcza kamiennego smoka nie otwiera się do końca. Mógłbyś sprawdzić dlaczego? Tylko tyle? Łatwizna! No tak, rozumiem. Czy ktoś to kiedykolwiek czyścił? Jest tu tyle starego gołębiego łajna, że część wręcz skamieniała. Świetnie! Oddziob to! Mam to oddziobać? O nie, to ohydne. Kiedy wyruszałem z tobą w tę podróż, to nikt ani słowem nie wspominał o oddziobywaniu gołębiego łajna. Możesz to oddziobać? Jau! Okrągłe wgłębienie szerokości 20 cm i głębokie na około 5 cm. Ciągle tu jesteś? To ty. Jeśli chcesz skorzystać z biblioteki, to muszę cię rozczarować. Jesteśmy dzisiaj bardzo, bardzo zajęci. Nie, dzisiaj nie przyszłam tu czytać książek. To dobrze. Teraz, gdy zbliża się armia Tyrenów, nie mamy zbyt dużo czasu. Czy jest tu gdzieś Westrum Tobajos? Mój Boże... Więc o niczym nie wiesz? Przykro mi, ale Tobias nie żyje. Zamordowano go. Nie! Kto to zrobił? Nie wiemy, ale oczywiście podejrzewamy agentów awangardy. W całym tym zamieszaniu podczas ewakuacji żołnierze byli zajęci pilnowaniem, żeby nikogo nie stratowano, i ochroną sklepów przed szabrownikami. Kiedy wszyscy już opuścili miasto, poszliśmy do świątyni, bo chcieliśmy uratować księgi. Znaleźliśmy Tobiasa martwego przy freskach.
które tak bardzo kochał. Morderca godził go w serce. Wyglądało to tak, jakby kapłan nie próbował stawiać żadnego oporu. Prawdopodobnie znał napastnika. Dlaczego to Bajos? To był najbardziej uprzejmy i najlepszy człowiek, jakiego znałam. Zawsze pomocny, chętny mnie wysłuchać. Bardzo będzie mi go brakowało. Nam też. Był wielkim człowiekiem i wielkim Westrum. Ale niestety, wielu nie podobały się jego poglądy. A awangarda? Awangardę na pewno ucieszyła jego śmierć. To następny powód, żeby zrobić wszystko, by ich powstrzymać. Powodzenia. Tobie również. Ani drgnie. Przepraszam. Tak? Do czego służy to zardzewiałe koło na dole? Koło? A, tak, koło. Używamy go do wypuszczania wody z basenu. Dlaczego nie można go ruszyć? Naprawdę? A, tak, oczywiście. Trzymamy śluzę zamkniętą, żeby ktoś nie wypuścił wody przez przypadek. Mógłby się dla mnie otworzyć? Oczywiście. Ale dlaczego? Bo muszę wypuścić wodę z basenu. Mój Boże, naprawdę? Dobrze, odblokuję śluzę. Okrągłe wgłębienie szerokości 20 cm i głębokie na około 5 cm. O Boże, to jakaś armia! Zmierza w tym kierunku, a droga jest zablokowana! Gdzie jest tunel, kiedy go potrzebuję? Teraz naprawdę mam kłopoty. No dalej. Tunel. Robiłam to samo, kiedy byłam przerażona ostatnim razem i nie czuję się teraz ani trochę bezpieczniejsza. Nic z tego. Chyba muszę się ukryć w... Au! Uratowana w ostatniej chwili. Znowu. Jestem niezła, tyle że moje moce działają tylko wtedy, gdy jestem przerażona. Już drugi raz otworzyłam tunel instynktownie, w chwili śmiertelnego zagrożenia. Najbardziej frustrujące jest to, że dalej nie wiem, jak to zrobić, gdy nie jestem przestraszona. Zaraz. Czy starsza pani nie mówiła, że powinnam skorzystać z tego, co robię najlepiej, żeby skoncentrować moje moce? Jeśli się nad tym zastanowić, to dlaczego tunel wyrzucił mnie tutaj? Nawet nie myślałam o pracowni.
Ta starsza pani, pani Alvan chyba, mówiła, że mogę skorzystać z mego rzemiosła, żeby skupić moc i nauczyć się, jak otworzyć tunel w każdej chwili. Chyba warto spróbować. Udało się! Zrobiłam to całkiem sama! April... O, matko! Co się z tobą stało? Dotknij mnie, April. Co się z tobą dzieje, matko? Ja umieram, April. Ale ty nie możesz umrzeć. Ty jesteś matką, białą smoczycą. Jesteś wieczna, prawda? Jestem matką, ale nie jestem wieczna. Nadszedł czas, by nowe zastąpiło stare. Aby ziarno przerodziło się w kwiat, a to, co uschnięte i szare, obróciło się w pył i połączyło z wiecznością. Pomóż mi to zrozumieć. Proszę. Weź moje błękitne oko, kryształ. Będzie ci potrzebne. Ależ ja nie mogę. Weź je. Szybko. Dziękuję ci. Proszę, nie odchodź. Jestem zmęczona. Wojna z chaosem odcisnęła na mnie swoje piętno. Chciałabym zobaczyć, jak moje dziecko dorasta. Kiedy wykluje się twój potomek? Kiedy ja umrę i zamienię się w pył. Bądź wtedy tutaj, by ujrzeć nową matkę. Obiecuję. Bądź. Kim jesteś, April? Nie bój się tego. Czym jestem? Moją córką. Moją własną córką. Bądź kim jesteś? Siostro? Siostra. Potrafię. Potrafię to teraz robić. Umiem robić skok. To niełatwe, ale potrafię to robić. Może to zabrzmi ironicznie, ale w Arkadii zrobiłam wszystko, co mogłam. Mam dwa klejnoty oczu arkadiańskich smoków, dysk i gwiezdną mapę. Teraz muszę odszukać strażnika, dwa brakujące klejnoty i kogoś, kto pomoże mi odszyfrować gwiezdną mapę. I wszystkie te rzeczy muszę odnaleźć tutaj, w Stark.
Przepraszam, że się spóźniłam. O, to ta dupencja od karty identyfikacyjnej. Moment! Masz to? Gdzie się podziewałaś, maleńka? Trzymam to dla ciebie od tygodnia. Od tygodnia! I co z tego? Przecież zapłaciłam z góry. I co z tego? Co kurwa z tego? To z tego, mała, że ten towar jest gorący. Gorący jak cholera. Jeśli mnie z tym złapią, to dostanę co najmniej 20. Tak jakby nie mogli wsadzić cię na 2 razy dłużej za każdy inny towar, który tu trzymasz. Niby tak, ale to jest moje. Moje, to mój problem. A to jest twoje. I bierz to, nie chcę tego więcej widzieć. Jak leci? To wszystko. Możesz to dla mnie rozkodować? Wygląda staro. Aż taki stary by był. Skąd go wytrzasnęłaś? Obrabowałaś muzeum, czy co? To prezent. Czy mógłbyś obliczyć koordynaty tego krzyża w oparciu o położenie gwiazd? Nie ma sprawy, przynajmniej jeśli to coś jest dokładne. Muszę teraz zrobić parę testów chemicznych i ustalić, z czego to zrobiono. Potem wezmę poprawkę na obrót konstelacji i wyliczę ten... Spoko, nie ma sprawy. A ile mnie to będzie kosztowało? Nic się nie martw, mała. Jestem twoim dłużnikiem za ten układ grawitacyjny, jasne? Świetnie działa. Fruwa jak piórko. Utrzyma nawet 2 ludzi naraz. Może nie wchodźmy w szczegóły. Więc kiedy mogę przyjść po wyniki? Nie mogę tu przeprowadzić wszystkich testów chemicznych, ale mam pewnego przyjaciela, który jest mi winien przysługę. Wpadnij później, dobra? Nie ma sprawy. I nie każ mi czekać cały tydzień. Masz to jak w banku.
Co za świnie! Nie chcą mnie wpuścić na prom tylko dlatego, że moje ubranie cuchnie, a ja wyglądam jak straszydło. Choć zważywszy na to, co te ciuchy przeszły, dziwię się, że nie wyglądam jeszcze gorzej. W tym sklepie sprzedają ekstra ciuchy. Co prawda są cholernie drogie. Kiedyś oszczędzałam przez kilka miesięcy, żeby kupić sobie parę skarpetek. Były naprawdę odjazdowe. Zdecydowanie dobrze by mi zrobiła zmiana ubrania. I co z tego, że ten sklep jest dla mnie za drogi? Po tym, co przeszłam, mogę chyba sobie trochę zaszaleć. Wyglądam nieźle. Czuję się nieźle. Dzięki Bogu, że mieli tam prysznic termiczny. Dezynfekcja i odwszawianie zdecydowanie mi nie zaszkodziło. Proszę pana? Tak, proszę pani. Czy mógłby mi pan powiedzieć, gdzie jest siedziba korporacji MDI? Czy widzi pani przed sobą ten wysoki, masywny budynek? To tam? Proszę bardzo, proszę pani. Dziękuję. Nie ma za co, proszę pani. Wow, ktoś wzorował to miejsce na rzymskich budowlach. Czuję się jak w Las Vegas. Cześć, Jerry? Gerald, jest pani z kimś umówiona? Muszę się zobaczyć z twoim szefem, Jacobem McCallenem. Nie ma tu nikogo takiego. To prywatny budynek. Proszę natychmiast stąd wyjść. Może powinnam dać ci łapówkę? Przepraszam. Co? Przekupić cię, żebyś przymknął oko, kiedy przemknę się do windy? Na miłość boską, panienko, zdecydowanie nie. Nie jestem jakimś tam prostakiem. Jestem pewna, że nawet taki gość jak ty, Jerry, potrzebuje od czasu do czasu trochę kieszonkowego. Gerald, a poza tym nie, nie potrzebuję. Teraz opuść ten budynek i to już! Jak można przywołać windę? Nie można, panienko. Ja ją przywołuję. Rozumiem. Dzięki. Nie, źle mnie zrozumiałaś. Ja ją przywołuję, ale tylko dla ludzi, którzy tu pracują, albo dla tych, którzy mają umówione spotkania. Jesteś, jakby to ująć, ulicznicą, łazęgą. Pewnie byłeś na urlopie zdrowotnym, jak was uczyli dyplomacji. Co, Jerry? Gerald, proszę, żebyś wyszła z tego budynku. Na którym piętrze pracuje Jacob McCallen? Tutaj nie pracuje żaden McAllen. Może macie jakiś innych McAllenów? Nie jestem wybredna. Nie wolno mi ujawniać tajnych informacji takim jak ty. Tym lepiej dla ciebie, Jerry. Gerald, byłoby dobrze, gdybyś sobie stąd poszła, panienko. Wielkie dzięki, Jerry. Gerald, jeśli stąd nie odejdziesz, będę musiał wezwać policję.
przywiozłam pizzę dla pana McCallena. Naprawdę, nie ma tu... Hej, zaraz. Czy ja cię tu wcześniej nie widziałem? Mnie? Nie, rozwoziłam pizzę po tej, no... małej Wenecji, nigdy tu wcześniej nie byłam. Niezła dzielnica. Czyste chodniki, czyste powietrze. Mógłbym przysiąc... No dobrze, daj mi tę pizzę. Postaram się, żeby ją jak najszybciej przekazano panu McAllenowi. Nie da rady, koleś, trzeba ją dostarczyć teraz, natychmiast. Chyba wiesz, jak pan McAllen nie lubi, kiedy mu serce stygnie. Nie mogę teraz opuścić mojego... No, dobra już, dobra, wejdź do tej windy, to cię wyślę do biura pana McAllena. Ale chcę cię tu widzieć z powrotem w Trymiga, rozumiesz? W biurku są rozrzucone jakieś dokumenty. Po całym biurku są rozrzucone jakieś dokumenty. Dokumenty. Nie ma tu nic, co... To moje. To moje imię. I mój adres. To na pewno jakiś... Boże... Oni mnie cały czas śledzili. O. Za nic bym się nie spodziewał, że cię tu zastanę. Wydałem mnóstwo pieniędzy, żeby cię znaleźć. Zanim jeszcze poznaliśmy twoje imię. A nawet zanim przyjechałaś do Newport. A teraz po prostu wpadłaś mi prosto w ręce, jak mysz w pułapkę. Pewnie szukasz sera, co? Chodzi ci o strażnika? Muszę cię zmartwić. Nie ma go tutaj. Trzymamy go gdzie indziej, czekając na wskazówki od ciebie. Masz je, prawda? Wskazówki dotyczące tego, jak dotrzeć do krainy strażnika. Wiem, gdzie jest wejście, ale nic wam nie powiem. Naprawdę? Jaka szkoda. Myślałem, że jesteś mądrą dziewczynką, zwłaszcza biorąc pod uwagę twoje pochodzenie. Ale musiałem być w błędzie. Przynajmniej masz przy sobie dysk i dwa klejnoty, których mi brakuje. Dobrze, że mi je przyniosłaś. Myślałem, że sam będę się musiał po nie wybrać. Mam przyjaciół? O, naprawdę? Myślisz, że masz przyjaciół? Co? Nie rozśmieszaj mnie, dziewczyno. Czy naprawdę myślisz, że twój kumpel Cortez powiedział ci prawdę? Albo że przyjdzie ci teraz na ratunek, jak jakiś rycerz w lśniącej zbroi? On cię wykorzystał. Wszyscy twoi przyjaciele wykorzystywali cię tylko do swoich egoistycznych planów. Tobias, Cortez, a nawet te przeklęte smoki. Oni niczym się ode mnie nie różnią. Absolutnie niczym. Różnica polega na tym, że im zależy na ludziach. Im zależy? Na czym im zależy?
To mnie zależy na ludziach. Nie chcę zniszczyć ludzkości ani jej zniewolić. Po prostu chcę otworzyć granice i pozwolić ludziom wypełnić ich prawdziwe przeznaczenie. To Rada Kapłanów nie chce ujawnić prawdy o przeszłości. Trzyma ją w swoich świętych pismach za zamkniętymi drzwiami. Ukrywano przed tobą prawdy dokładnie tak, jak przed innymi. Jesteś tylko jedną z figur na tej szachownicy. I to nie żadną ważną figurą. Jesteś po prostu pionkiem. Teraz daj mi dysk i klejnoty, smocze oczy. A potem będziemy mogli doprowadzić tę grę do finału. Na pewno o krainie strażnika też wiesz więcej niż mówisz. I tak to z ciebie wyciągnę już niedługo. Nic ode mnie nie dostaniesz. Mam w tym budynku armię oddanych żołnierzy. To ja rządzę tym miastem. Co planujesz zrobić? Wszcząć zamieszki z grupą swoich przyjaciół? O skoku też możesz zapomnieć. Ten budynek jest wyposażony w magiczne bariery, które nie pozwolą na to. Dobra, poddaję się. Oto dysk i klejnoty. Widzisz, ja przynajmniej cię nie okłamuję. W przeciwieństwie do niektórych twoich wspólników. Nie masz wyboru. Musisz mi dać to, co masz. Dobra. Co mnie to obchodzi? Jestem już zmęczona. Poddaję się. Cortez mnie opuścił. Zraniłam dwoje moich najlepszych przyjaciół i... Może masz rację. Może nie różnisz się niczym od Rady Kapłanów. Może oni są tak samo źli jak ty. Nieważne, wygrałeś. Co teraz zrobisz? Niech zgadnę. Czyżby główna bohaterka próbowała wyciągnąć z czarnego charakteru przyznanie się do winy, zanim rozpocznie się ostatni akt sztuki? Nie mam nic przeciwko happy endom. Oczywiście, jeżeli są szczęśliwe dla mnie. Co teraz? Mam strażnika, dysk i klejnoty. Cały klucz do wieży. A już niebawem, jeśli będziesz grzeczną dziewczynką, dowiesz się też, gdzie znajdują się wrota. Więc nie jestem ci już potrzebna? Chyba nie. Wcześniej myślałem, że będzie inaczej, więc postanowiłem cię nie zabijać. Ale teraz mam strażnika, więc twoja rola w grze jest zakończona. Oczywiście najpierw musisz mi wyjawić informacje, których potrzebuję. W takim razie co się ze mną stanie? Nic. Puszczę cię wolno. Nie możesz mi już zaszkodzić. A ja nie jestem okrutnym człowiekiem. W każdym razie nie jakimś niezwykle okrutnym. Co się stało z Cortezem? Postarałem się, żeby Gordon się nim zajął. Zbyt nachalnie wchodził nam w drogę. Są pewne zasady, a on je złamał. Wprowadził cię... No, po prostu złamał zasady. Co zrobisz, kiedy otworzysz wrota do krainy strażnika? Gordon Holloway zajmie miejsce strażnika w wieży.
i będzie rządził tak, jak ja tego zechcę. Światy znów się zjednoczą, a Ziemia znów będzie jednością, tak jak kiedyś. Więc robisz to wszystko po to, żeby zawładnąć Ziemią? Jeśli już to tak ujęłaś, to muszę przyznać ci rację, ale będę sprawiedliwym władcą, moja droga. Jaki to ma sens? Przecież masz już chyba 60 lat. W ciągu następnych 60 lat umrzesz, a co potem? Zostawisz królestwo swojemu pierworodnemu? Będę żył o wiele dłużej niż 60 lat. O wiele dłużej. Nie znasz mnie, prawda? Tak naprawdę nic o mnie nie wiesz. Wygląda na to, że nie. W jaki sposób zdobyłeś pozostałe dwa klejnoty? Jeden z nich miałem przy sobie od wieków, a drugi zdobyłem dopiero tydzień temu. A teraz mam też pozostałe dwa klejnoty i dysk. Dlaczego sam nie wybrałeś się na poszukiwanie klejnotów i części dysku? Chętnie bym to zrobił, ale moja potęga w Arkadii była żenująco ograniczona. Aż do teraz. Okazało się, że Tyreni mogą być bardzo przydatni. Przy ich pomocy rozprawiłem się z większością moich przeciwników w Arkadii. Ale zlokalizowanie kamieni wymagałoby współpracy Rady Kapłanów. Może i nie brak mi charyzmy, ale wątpię, żeby mi cokolwiek powiedzieli. Te przeklęte rasy magiczne, myślisz, że chciałyby ze mną współpracować? Nie. Oni czekali na swojego Zbawiciela, na spełnienie proroctwa. A ty idealnie się do tego nadawałaś. Dlaczego miałbym nie skorzystać? Co do klejnotów, to biały i niebieski smok nigdy by mi ich nie oddały. A tej walki nawet ja wolałem uniknąć. Ale czas ucieka, a koło równowagi ciągle się obraca. Wejdź ze mną do windy po twojej prawej stronie. Chcę ci coś pokazać. Co o tym myślisz? Co to jest? To ostateczny rezultat stuleci badań prowadzonych przez Awangardę. Centrum produkcji skoczków, takich jak ty. Skoczków wojowników. Więc powiedz mi, co o tym myślisz? Jestem pod wrażeniem. Powinnaś być. Widzisz przed sobą technologię, która mogłaby... Prawdę mówiąc, która już zmieniła świat tak, że nawet nie jesteś w stanie tego pojąć. Teraz daj mi dysk i klejnoty. I tym razem nie próbuj żadnych sztuczek. Nie zmuszaj mnie, żebym ci coś zrobił.
Jestem cierpliwym człowiekiem, więc zapytam ostatni raz, gdzie znajdują się wrota do krainy strażnika? W Wieliczce, w Polsce. Przepraszam, gdzie? Zaraz obok dawnej stacji kolejowej jest mała kawiarenka. Wrota, których szukasz, znajdują się w damskim kiblu w tej kawiarence. A, rozumiem. Nie tracisz humoru, co? Sama tego chciałaś. Teraz wyjdę, a kiedy wrócę... na pewno będziesz chętniejsza do współpracy. Winda zamknięta. Wyjście do lądowiska poduszkowców zamknięte. Wyjście do lądowiska poduszkowców. Winda zamknięta. Wyjście do lądowiska poduszkowców. Winda zamknięta. Wyjście do lądowiska poduszkowców otwarte. Taki zły pomysł. Hej, nie wolałbyś pogadać o tym przy filżance kawy, zamiast uganiać się tu za mną i próbować mnie zabić? Chyba nie. No cóż. Pomocy! Znalazłaś sobie złe towarzystwo, seniorita. Na przyszłość bądź ostrożniejsza. Gdzie się podziewałeś? A co? Martwiłaś się? Tak, nie, to znaczy... bałam się, że cię, no wiesz, zabili. Więc jednak ci na mnie zależy. Ave Maria. Co mam teraz zrobić, żebyś mi znowu nie powiedziała, że mam się stąd wynieść? Nie żartuj sobie, Cortez. W ciągu paru ostatnich dni wiele razy potrzebowałam twojej pomocy, ale nigdy cię nie było. Wybacz mi, seniorita. Byłem trochę niedysponowany, ale w końcu zeszłej nocy udało mi się uciec z więzienia i zacząłem cię szukać. Muszę przyznać, że zostawiłaś po sobie ciekawy trop. To znaczy? Po pierwsze, dom graniczny. Większość Wenecji jest obstawiona. Nikt nie wie, w jaki sposób udało ci się wymknąć agentom awangardy. Dzięki magii. Tak myślałem. Chyba sporo się nauczyłaś w Arkadii. Jakoś sobie radzę. To zadziwiające, ile człowiek potrafi zrobić, gdy go przyciśnie. Si, zauważyłem. W jaki sposób cię złapali? Było ich zbyt wielu. I pomógł im pewien bardzo niebezpieczny człowiek. Gordon Holloway. Już go spotkałam. Niezły przyjemniaczek. Nie zaszkodziłoby mu trochę słońca. Gordon to niebezpieczny byt, składający się z czystej logiki. Kiedy był dzieckiem, McAllen rozdzielił go na dwie części. Jedna z nich żyje w Stark, a druga w Arkadii. Jego połowa w Arkadii to wir chaosu, prawda? To on, a przynajmniej jego magiczna połowa. Coś, co niektórzy nazwaliby duszą. Gdyby nie destrukcyjne działania awangardy, Gordon zostałby strażnikiem. Słyszałam o tym. Czy on ciągle może zostać strażnikiem? McAllen wierzy, że tak. Ale gdyby nim został, wykorzystałby równowagę do swoich niecnych celów. Boję się nawet myśleć, co by się wtedy stało. Czy powiedziałeś mi o wszystkim, o czym powinnam wiedzieć? To znaczy?
o tym wszystkim, co mi się przydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia? Powiedziałem ci wszystko, co mogłem. No pewnie. Wiesz, podsłuchałam twoją rozmowę z ojcem Raulem. A potem McCallen... Jacob McCallen? On tu jest? Był. Wypuścił na mnie to... monstrum, żebym mu powiedziała, gdzie znajdują się wrota do Krainy Strażnika. Muszę cię stąd zabrać. To bardzo niebezpieczny... O, cóż... To rodzinne spotkanie? Czułem, że to ty za tym stoisz, bracie. I tutaj jest jeden świat. Awangarda. Nie stać cię na nic oryginalniejszego? Skoro już postanowiłeś mieszać się do spraw śmiertelników, to czy nie byłoby roztropniej, gdybyś wykazał trochę subtelności? I uwięził smoka na 1000 lat. Już się uwolniłeś, braciszku? Taj Salutaires! Kisel! Nie myślałem, że będziesz chodzić wśród ludzi w ludzkim ciele i z ludzkim nazwiskiem. McAllen. Równowaga musiała obejść się z tobą zbyt pobłażliwie. To już koniec równowagi. Stare mury upadną. Nadchodzi era smoków. Bez względu na to, czy się do nas przyłączysz, czy też nie. Chcesz, żebym się do ciebie przyłączył? Jesteś ucieleśnieniem wszystkiego, czego nienawidzę. Tak bardzo nie cierpisz śmiertelników, że chcesz ich zniszczyć, zsyłając na nich chaos. Ale doprowadzisz tylko do tego, że zniszczysz samego siebie. Nasz czas w końcu nadejdzie. Ale nie dzięki tobie. Czy ci śmiertelnicy tyle dla ciebie znaczą, że zapomniałeś już, kim naprawdę jesteś? Nigdy nie zapomniałem o tym, kim jestem. Nie przypisuj mi zbrodni, którą sam popełniłeś. Osiris! Ciągle jest jeszcze czas. Jesteś krwią z mojej krwi. Nieśmiertelnym smokiem. A nasze przeznaczenie leży na szalach wszechświata. Daruj sobie te frazesy, krew z mojej krwi. Nie zauważyłeś, że mówisz jak postać z marnej sztuki? No cóż, wcale nie będę tęsknić za twoim sarkazmem, bracie. Zawsze byłeś trochę... Pięty! Tabas! Korteza się zatrzymał. O Boże, jego serce! Przecież Brian powiedział, że Cortez nazywał go swoim sercem. Jego serce przestało bić. Czy on nie żyje? Nie wierzę w to. To nie ma sensu, bo... On nie żyje. Oni wszyscy umierają. O nich to szlak, nie mogę. Wszyscy, których kocham, umierają. Wszyscy.